15 października to będzie kwestia odpowiedzi na pytanie, jakiej chcemy Polski. Suwerenność naszego kraju w tym zakresie, które wobec tych zjawisk, które w tej chwili następują w geopolityce, mamy przecież wojnę na Ukrainie, jesteśmy krajem przyfrontowym i musimy sobie z tego zdawać sprawę, ponosimy wszelkie skutki w tej chwili tej wojny, mimo iż staramy się jako rząd ograniczać maksymalnie poprzez różnego rodzaju decyzje, aby to oddziaływanie było jak najmniej dolegliwe dla naszych obywateli. Ja tylko Państwu powiem, bo wielu z nas może sobie z tego sprawy nie zdaje, ale wobec na przykład wieloletniego konfliktu w Syrii, Liban dzisiaj upada. Tak naprawdę tam dzisiaj na ulicy chodzą głodne dzieci. Tak naprawdę dzisiaj ten kraj właśnie doznaje skutków potężnych wojny w kraju sąsiedzkim. My też mamy taką sytuację. My mamy kwestię destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Mur jest oczywisty i tylko naprawdę ignorant bądź osoba, która kompletnie źle życzy Polsce, uważa, że tego muru nie powinno być, że tak naprawdę można Putin i Łukaszenka mogą sobie robić wszystko z naszym krajem, co uważają za stosowne. Natomiast kwestia pytań referendalnych i referendum. Jak słyszę, że Donald Tusk uważa, że może sobie referendum odwołać. Po pierwsze od 8 lat nie rządzi w naszym kraju i mam nadzieję, że rządzić nie będzie. Tym bardziej po tych słowach, kiedy ma w pogardzie to, co jest najwyższą formą demokracji, mianowicie referendum. To jest najwyższa forma, wyższej już nie ma. Referendum, wynik referendum jest zawsze wiążący również dla instytucji europejskich. I to jest niezwykle ważne, że każdoczesny rząd może zawsze mieć tą właśnie mandat od własnego narodu, który życzy sobie bądź nie życzy sobie tych zjawisk, które padają w pytaniach referendalnych. I to jest niezwykle ważne. Pośród tych pytań oczywiście obok wieku emerytalnego i dobrowolności przejścia na emeryturę, bo jeżeli ktoś ma życzenie, ma zdrowie, ma możliwości, to oczywiście zawsze może pracować, ale jeżeli nie, ma taką możliwość ustawową, że może przejść. To pytanie jest fundamentalne poprzez wyprzedaż majątku. No dzisiaj właśnie wojna w Ukrainie pokazuje, że te kluczowe gałęzie powinny pozostawać, przynajmniej te strategiczne, powinny być domeną państwa. Ale to, co jest też niezwykle ważne, to jest kwestia migracji. Dzisiaj w Unii Europejskiej chcę też podać kilka przykładów i statystyk, które w tej chwili są również artykułowane w Parlamencie Europejskim. Europa, która ponosi sama skutki swojej polityki, szczególnie w tej chwili Niemcy, bo to była polityka wtedy Angeli Merkel, dzisiaj już są opłakane jej skutki, polityka Herzlich Willkommen, plus oczywiście polityka ideologów, którzy uważają, że multikulti w Europie to jest to, co powinno wyprzeć korzenie chrześcijańskie, które w ich ocenie są już passé. No, do czego to doprowadziło? Proszę bardzo, statystyki. Francja, po śmierci 17-latka, zresztą uwikłanego w prawo, w lipcu mieliśmy zamieszki we Francji, media to bardzo szeroko polskie pokazywały i opisywały i proszę Państwa, tam po tych zamieszkach straty sięgnęły 650 milionów euro, zniszczono około 1000 budynków, 5500 samochodów również zniszczonych i ponad 60% Francuzów chce dzisiaj takiego referendum jak w Polsce. I to są bardzo twarde dane. Podobnie również Szwecja. No, Szwecja boryka się z potężnym problemem, jeśli idzie o bezpieczeństwo. Dlatego, że oni byli jeszcze bardziej gościnni może niż inni w innych częściach Europy i tamta skandynawska, ale jednak naiwność pokazała, że dzisiaj te skutki są nie do opanowania. Dzisiaj premier Szwecji wzywa wojsko na pomoc, dlatego, że nie jest w stanie opanować, nie są w stanie swoimi siłami w tej chwili opanować sytuacji tymi służbami wewnętrznymi bezpieczeństwa. I jakie są dane, jeśli chodzi o Szwecję. Od 1 stycznia do 15 września 2023 roku było ponad 240 strzelanin. 141 dokładnie podłożonych ładunków wybuchowych. To są twarde dane, które pokazują, że ta polityka zupełnie zbankrutowała. W tej chwili również chadecy szwedzcy proszą o debatę, ponieważ oddolnie otrzymują bardzo poważne sygnały od własnych społeczeństw, że nie są w stanie już
po godzinie 18-19 chodzić bezpiecznie po ulicach. I oczywiście enklawy z prawem szariatu są tam już w zasadzie na porządku dziennym, szczególnie w tych dużych miejscowościach, w tych dużych miastach. I teraz powstaje pytanie, czy my rzeczywiście mamy ratować skutki tejże polityki i wypijać to piwo, które sobie ktoś naważył. Bo jeśli by to jeszcze rozwiązywało w jakikolwiek sposób problem, ale nie rozwiązuje tego problemu, dlatego że nawet te kwoty, które byśmy przyjęli, nie niwelują tego, co w tej chwili dzieje się, jeśli idzie o napływ nielegalnych migrantów. Są sami Niemcy w sposób bezczelny w tej chwili finansują 8 kolejnych łodzi, które przypływają do Włoch, do wybrzeży Włoch, a z drugiej strony krzyczą, że mamy i wymuszają na Polakach, w szczególności na Polakach, przy czym powiedziałam ostatnio w Parlamencie Europejskim, że nie życzymy sobie, żeby na nas krzyczeć po niemiecku, że my mamy bardzo złe doświadczenia w tym zakresie, że to Niemcy przegrali wojnę, to Niemcy nam robili obozy zagłady, to Niemcy robili eksperymenty na naszych polskich dzieciach i wreszcie to Niemcy nie rozliczyli się za tą wojnę. Nie mają prawa podnosić głowy i uzurpować sobie prawa do tego, żeby być hegemonem w Europie, a tego chcą. Nie podoba im się nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, nie baczą na to. W zasadzie chcieliby resetu, tak żeby ponownie rozpocząć interesy z Rosjanami. Na tym im w tej chwili najbardziej zależy. To jest twarde prawo i jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, jest po prostu naiwny, to jest twarda gra interesów. I w tym wszystkim, zaraz po 15 października, to jest jakby jeden element suwerenności, to jest właśnie nasze bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Ale drugi element jest niezwykle ważny, to jest odpowiedź, to będzie odpowiedź 15 października, również dla Europy, czy my pozwolimy na te reformy, czy nie pozwolimy na te reformy i zostaniemy w ramach tych traktatów, na mocy których wstępowaliśmy do Unii Europejskiej i jak najbardziej możemy i chcemy funkcjonować, ale tak, żeby to była Unia równoprawnych państw, które wzajemnie ze sobą współpracują i uwaga, wzajemnie się szanują, a nie wykorzystują dominacji jednych nad drugimi, bo to już przeżyliśmy przed 89 rokiem i tego sobie nie życzymy. Po 15 października w Parlamencie Europejskim rozpoczyna się pierwsza potężna debata na temat zmiany traktatów idących w kierunku utworzenia jednego potężnego superpaństwa z jednym rządem w Brukseli. Mówię to w bardzo skrótowym, oczywiście w tej chwili wersji, ale gdyby to rozłożyć wszystko na dokumenty, na to, co jest przyjmowane, co będzie proponowane, wspólne podatki, wspólne zobowiązania, to wszystko idzie w kierunku tego, o czym ideologowie, którzy już dążyli od pewnego czasu i krok po kroku realizowali tą wizję, chcą przyspieszyć i chcą jak gdyby jeszcze przed wyborami te elementy związane z głębszą federalizacją wprowadzić. To jest niezwykle groźne dla suwerenności naszego państwa. Oni potrzebują jednego, spolegliwego rządu w Warszawie, żeby to wszystko wprowadzić. Dlatego jest ta bezczelna ingerencja jeszcze właśnie w czasie wyborów, bo powodowanie też debat w czasie wyborów, w sytuacji, kiedy oni mówią o tolerancji, o szanowaniu się, jednak powodowanie debat przeciwko Polsce w czasie, kiedy jest kampania wyborcza, no to pokazuje, że chcą rozpaczliwie pomagać tym, którzy jakoś nieudolnie szukają drogi do swoich wyborców, żeby pomóc im wygrać wybory. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie, że będziemy mogli wtedy te pomysły po prostu spokojnie, ale jednak zawetować, że my chcemy takiej Unii, do jakiej wstępowaliśmy. Unii na bazie traktatu, który był jeszcze przyjmowany w swoim zarysie przez ojców założycieli i że jak najbardziej taka droga jest w stanie również bardzo mocno pomóc Europie oprzeć się z różnymi problemami, które oczywiście z powodu też również tej geopolityki w dużej części niezawiniony powstał. No, my zwracamy uwagę i jednak prosimy, żeby jeśli idzie o walkę z migracją, spowodować zupełnie, wykorzystać zupełnie inne instrumenty. Pierwsze to potężna i bardzo zmasowana i bardzo zjednoczona walka z przestępczością zorganizowaną. Przecież komunikat dla gangów, które przemycają ludzi, którzy czerpią potężne korzyści, jest jeden. No przymusowo relokują, jeszcze będą karać, no to zwoźmy jak najwięcej, bo właściwie dla nas to jest Eldorado. I tak rzeczywiście to wygląda. Więc ta walka, uszczelnianie granic, ale przede wszystkim jeśli Niemcy spowodują to, że przestaną mamić tych ludzi bardzo wysokimi socjalami, to wtedy naprawdę ta fala migracji może po prostu bardzo mocno
wyhamować. No i plus oczywiście polityka, jeśli idzie, to już mówię tutaj o kwestii polityki rozwojowej, czyli umów handlowych z krajami, które wypychają tych ludzi do Europy. To też wszystko można jak najbardziej bardzo zarządzać tym kryzysem w sposób bardzo korzystny dla Europy i bardzo korzystny przede wszystkim dla Polski, bo to jest w tej chwili warunek sine qua non i to jest najważniejsze. I pytanie, czy tego 15 wpuścimy, czy też nie wpuścimy sobie to towarzystwo do Polski. Szanowni Państwo, to jest ta ostatnia prosta. Tak jak powiedziałam, nikt nie ma prawa unieważniać żadnego referendum. To nie tędy droga. Wodę z mózgu można ludziom w ten sposób robić, ale uważam, że w ogóle forma referendalna jest najlepszą formą, co do której mogą i sam naród może odnieść się do różnego rodzaju problemów, ale i też władza ma wtedy związane ręce wynikiem referendum i to jest jakby najlepszy z możliwych elementów demokracji w tym zakresie.